Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj znowu będę sprawdzać książki influencerów. Dzisiaj sprawdzimy, jak piszą przedstawiciele Book Mediów, czyli po pierwsze Kamila Kolińska, czyli Zoharet. Sprawdzimy to na podstawie książki Miles in the Sky. Po drugie zobaczymy, jak pisze jeden z żółwi książkowych, czyli Sławek Ćwichuła. Sprawdzimy to na podstawie książki Pocałunki przy ognisku. No i trzecią osobą, którą będę dzisiaj sprawdzać, jest Eli Paczkowska, autorka książki Piękny chaos twej duszy. Zaczynamy od Miles in the Sky, czyli od historii Skylar, dziewczyny, która próbuje utrzymać się na powierzchni. Stara się łączyć pracę ze szkołą, razem z siostrą próbują związać koniec z końcem, żeby zapewnić jak najlepsze warunki i jak najlepsze dzieciństwo swojemu młodszemu bratu. Na matkę nie mogą liczyć, ponieważ matka od swojej rodziny, od swoich dzieci woli używki, no i nie mogą też liczyć na pomoc systemu, bo mieszkają w takiej dzielnicy, którą można by określić jako patologiczną. To jest dzielnica, w której prawo pięści, prawo ulicy są ważniejsze niż takie normalne przepisy, jakieś zasady moralne i tak dalej. Więc Skylar dryfuje, próbuje żyć z dnia na dzień, no i wtedy w jej życiu pojawia się ponownie Miles. Miles jest synem kryminalistów, należy w ogóle do takiej rodziny kryminalistów, właśnie wyszedł z więzienia, no i pojawia się w życiu Sky ponownie, ponieważ nikt nie wie o tym, że oni utrzymują pewnego rodzaju relacje. To nie jest związek, to nie jest relacja o charakterze romantycznym, to jest relacja czysto fizyczna. Miles wraca do życia Sky tak, jakby nigdy z tego życia nie odszedł, tak jakby ta ich relacja w ogóle się nie zmieniła przez ten czas, który on spędził w więzieniu. No, ale wtedy pojawia się ten trzeci. Pojawia się Aiden, czyli syn znanych, bardzo szanowanych prawników, taki dobry chłopak. No i Miles zaczyna wtedy ostrzegać dziewczynę właśnie przed tym trzecim, przed tym Aidenem, który dołącza do jej klasy. I nie wiadomo, czy jest po prostu zazdrosny o nową relację, którą Sky zawiązuje, o tą nową osobę, która pojawiła się w jej życiu, czy faktycznie wie o Aidenie coś, czego nie wiedzą wszyscy inni. Zaczynając klasycznie od plusów, jaka ta książka jest, każdy widzi. To znaczy, to nie jest tekst, który próbuje udawać coś, czym nie jest. Kamila sobie wybrała konkretną konwencję, to jest konwencja dark romansu i trzyma się jej konsekwentnie. I jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne, i jeżeli chodzi o styl, język tej książki, ale też jeżeli chodzi o marketing. Tutaj nikt nie próbuje tej brutalnej historii sprzedawać jako książki dla nastolatków, a to dzisiaj nie jest takie oczywiste. Tutaj mamy informację o tym, że to jest książka dla dorosłych, czytelników, mamy listę ostrzeżeń przed treścią, więc sięgając po ten tytuł i zapoznając się z opisem oraz tymi ostrzeżeniami, dokładnie wiemy, co będzie w fabule, czego mamy się spodziewać. Więc to, że mamy morderstwa, narkotyki, alkohol, uzależnienia, domy publiczne i tak dalej, to nie jest żadnym zaskoczeniem. To konsekwentne wykorzystywanie konwencji podobało mi się też w sensie fabularnym i w sensie językowym. To znaczy, bohaterowie mówią w określony sposób, trzymają się tego swojego charakterystycznego języka, nie brzmią nagle jak, wiecie, dzieciaki z dobrego domu wrzucone do patologicznego otoczenia. To jest wszystko bardzo spójne, właśnie i w sensie językowo-stylistycznym, i w sensie fabularnym. Mimo tego, że Kamila wykorzystuje pewne klisze, jak na przykład nieobecność pozytywnych wzorców w osobach dorosłych, to jest tutaj uzasadnione. To nie jest tak, że prawie nie pojawia się matka Sky dlatego, że autorka zapomniała o jej istnieniu, co bardzo często jest domeną właśnie debiutujących autorek, tylko ona się nie pojawia, a właściwie pojawia marginalnie, gdzieś tam bardziej jako balast dla bohaterów ze względu na tą kreację. Niestety minusem dla mnie jest sama fabuła tej książki, to znaczy ona do mnie zupełnie nie trafiła. Czytając Miles in the Sky bardzo długo miałam skojarzenia z After, gdyby oczywiście główna bohaterka w After, czyli chyba Tessa, była tą złą dziewczyną. Bo tutaj to, co się udało zrobić Kamili, to jest stworzenie właśnie nie szarej myszki, która po raz pierwszy spotyka Bad Boya i nie wie, co z nim zrobić, tylko Sky jest osadzoną postacią jakby w tym świecie, w którym ma być. Ona pasuje do swojego otoczenia, nie jest tą inną w tym niebezpiecznym świecie, tylko jest częścią tego świata, więc to fajnie wyszło. Natomiast mnie to fabularnie do końca nie przekonywało. Długo miałam te skojarzenia z After, pojawienie się tej trzeciej postaci, która w sumie nie wiadomo, czy jest dobra, czy jest zła. Tak do 3/4 książki mniej więcej gdzieś miałam z tyłu głowy, że kurczę, czytam chyba After, tylko w takiej bardziej brutalnej wersji. Książka mi też zupełnie fabularnie nie siadła, dlatego że w czasie lektury, znowu to jest wrażenie, to nie jest nic mierzalnego, ale miałam wrażenie, że czytam taką fantazję, takie wyobrażenie porządnej dziewczynki o patologicznej dzielnicy. Absolutnie nie oceniam tutaj Kamili, nie znam jej jakoś dobrze osobiście, poznałyśmy się przy okazji jej książkonaliów ostatnio, natomiast nie oceniam jej jako osoby, tylko ta książka dawała mi taki vibe właśnie, że grzeczna, poukładana dziewczyna na podstawie tego, co dowiedziała się z innych książek tego typu, czy z takiego, wiecie, amerykańskiego
amerykańskiego przekazu, pisze o brutalności jakichś amerykańskich przedmieść i tak dalej. Gdzieś miałam takie wrażenie, że to jest tak idealnie złe, że aż hollywoodzko złe. Przyznaję się też, że jak sięgałam po Miles in the Sky, to nie wiedziałam zupełnie, o czym to jest książka. Nie wiedziałam, jak jest przyporządkowana gatunkowo. Być może wtedy bym po nią nie sięgnęła, bo dark romance to nie jest moja bajka. Może dla osób, które czytają ten gatunek i lubią ten gatunek, to będzie to. Bo słyszałam dużo pozytywnych opinii i dużo osób mi tę książkę też polecało, ale to nie jest zupełnie coś, z czym ja jestem w stanie rezonować. Doceniam jakby konstrukcję tego, bo jest poprawna, doceniam język, bo jest konsekwentny w całej fabule, ale sama ta fabuła, to poczucie zagrożenia, te irracjonalne sytuacje, irracjonalne z mojej perspektywy, to do mnie zupełnie nie trafiło. Więc może jeżeli lubicie dark romance, może jeżeli lubicie ten rodzaj literatury po prostu, to będzie coś dla Was, ale jeżeli nie czytacie tego gatunku, nie lubicie właśnie czytać o takich patologiach, które są trochę wyidealizowane, o ile można mówić o takich wyidealizowanych patologiach, ale to były takie, wiecie, amerykańskie patologie. Jak sobie wyobrazicie patologiczne gdzieś tam przedmieścia, patologiczne dzielnice, no to jest to, co mamy w Miles in the Sky, ale to mi się nie wydawało realistyczne. To mi się wydawało taką, wiecie, taką fikcją, takim wyobrażeniem, jakąś iluzją, fantazją na temat tych niebezpiecznych przedmieść. Ale jeżeli to jest Wasza bajka, to zostawiam Wam pod rozwagę, być może do przeczytania. Dla mnie zupełnie nie. Poprawna w sensie konstrukcyjnym, poprawna w sensie języka, pewne rozwiązania fabularne, fajnie, konsekwentnie utrzymane, ale sama podstawa tej książki, czyli fabuła, kompletnie do mnie nie trafiła. Numer 2 na dzisiejszej liście to Piękny chaos twej duszy, czyli książka Ellie, Not My High. To jest historia Forest, która w dniu 18 urodzin ucieka z domu rodzinnego do babci, z którą w sumie nie miała do tej pory żadnej relacji, żadnego zbudowanego kontaktu. Początkowo potrzebuje, poszukuje tylko schronienia, a w rzeczywistości znajduje prawdziwy dom. Z ręką na sercu Wam powiem, że ja nie wróżyłam tutaj żadnego sukcesu, bo jak znacie mnie od jakiegoś czasu, to pewnie wiecie, że ja bardzo nie lubię współczesnej poezji. Takiej poezji stylizowanej na Mleko i Miód, Rupi Kaur na przykład, gdzie tą poetyckością, gdzie tą wzniosłością są po prostu entery wstawiane w randomowych miejscach. Ja kiedyś powiedziałam, że to jest taki wiersz na zasadzie wczorajszy rosół jest dziś pomidorową. To jest takie, przepraszam za wyrażenie, poetycki pierdolamento, którego ja osobiście po prostu nie trawię. Nie rozumiem poetyki tego czegoś, nie rozumiem tego wyrazu artystycznego. Więc jak dowiedziałam się, że Piękny chaos to jest właśnie powieść pisana wierszem, że to jest pisane właśnie w taki sposób, to szczerze, z ręką na sercu skreśliłam tę książkę z listy do przeczytania. Dopiero Wy mnie namówiliście, no bo pytałam Was, jakie książki, jakich influencerów powinnam sprawdzić. Masa głosów była za tym, żebym przetestowała właśnie chaos i jednocześnie jak zapytałam Was, wrzucając fragment, czy to mogłoby mi się spodobać, większość z Was zdecydowana powiedziała, że nie. Więc teraz trzymajcie się krzeseł, dałam 5 gwiazdek. I nie jestem Wam w stanie tych 5 gwiazdek w żaden sposób wyjaśnić. Nie wiem, czym, tak wiecie, namacalnie, obiektywnie różni się chaos od wierszy na przykład Rupi Kaur, czyli tego rodzaju nowoczesnej poezji, która mi nie odpowiada. Tutaj też entery wydają się być w przypadkowych miejscach, a jednocześnie chaos trafił mi po prostu prosto w serduszko, prosto w miękkie, prosto tam, gdzie boli najbardziej. Nie umiem Wam tego obiektywnie, racjonalnie uargumentować, powiedzieć dlaczego, czym ta książka się różni od innych i dlaczego akurat taki zbitek zdań do mnie trafił, a nie trafia zupełnie we wszystkich innych przypadkach. Może dlatego, że tym razem nie miałam wrażenia, że to jest takie zlepianie słów po prostu, żeby były i żeby pojawiły się na stronie. Może dlatego, że była historia przewodnia, że była jakaś bohaterka, którą można było śledzić, że były jakieś wątki, które może nie były tak, wiecie, w pełni łopatologicznie wyłożone na stronę, ale jednocześnie one się działy gdzieś między tymi linijkami, w tych wstawianych randomowo entera. Nie wiem, co tam było takiego. Może chodzi o tą autentyczność, że ja nie miałam poczucia, że to jest właśnie wymuszone, tylko że to tak naturalnie wypływa z takiej potrzeby opowiedzenia pewnej historii. Nie umiem Wam obiektywnie powiedzieć, co w tym tekście jest takiego, ale były 3 takie cytaty. Ja się nie popłakałam, nie wzruszyłam i tak dalej, ale były 3 takie cytaty, że wiecie, wstrzymałam się jakby na chwilę w tej lekturze i musiałam się zastanowić i to były takie momenty, że robiłam screeny, wysłałam je do przyjaciółki i mówię, czytaj to.
czytaj to, bo jak do mnie to trafia, to wiem, że do ciebie też to trafi. I jeden z takich cytatów to jest: nareszcie rozumiem, czym różni się bycie szczęśliwą od niebycia smutną. I pewnie wiem, że dla części z Was to po prostu będzie brzmiało jak zdanie, randomowe zdanie, ale to gdzieś do mnie przemawia tak w środku. Nie wiem, może trafia do takiej depresyjnej części mnie, która z wieloma cytatami z tego tekstu może się utożsamić. W każdym razie rozwaliła mnie ta książka. Wiem, że będę o niej myśleć. Wiem, że o tym sposobie złożenia zdań przez Eli będę myśleć. Dlatego 5 gwiazdek. Obiektywnie nie mam argumentów. To jest totalnie subiektywny argument mojego serducha, do którego ten tekst trafił. No i na koniec, wcale nie żółwim tempem, przesłuchałam książkę Sławka, czyli Pocałunki przy ognisku. I jakbym miała recenzję streścić w minimalnej formie, to musiałabym powiedzieć ajajajajaj. Ale to dlatego, że patrzę na książkę z dwóch perspektyw. Zacznijmy jednak od tego, o czym właściwie ona jest. To jest historia nastolatki, która wyjeżdża na obóz skautowski i ma na tym obozie spędzić 18 dni razem ze swoimi koleżankami, ze swoimi wręcz przyjaciółkami. Są umówione, że pojadą razem, że to będą ich wakacje, no ale kiedy dziewczyna przyjeżdża na miejsce, to okazuje się, że jest sama, jest jedyną dziewczyną na 30 chłopaków. No a to oczywiście rodzi pewne problemy, bo oni nie do końca umieją obcować z dziewczynami, ale ona sobie ich szybko uporządkowuje, no i spędzają fajne 18 dni na tym skautowskim obozie. Skoro podstawy już mamy, no to dlaczego ajajaj? Dlatego, że na książkę patrzę z dwóch perspektyw. I jeżeli patrzyłabym na nią z perspektywy tej grupy czytelników, do której ona jest kierowana, czyli czytelników 14+, no to bezsprzecznie plusem jest przystępna fabuła. Jakbym tę książkę dostała mając lat 14, czy mając lat 15, to nie zadrżałaby mi powieka. Nie widziałabym tutaj niczego jakoś strasznie szkodliwego, niczego bardzo cringe'owego. Od taka zwykła, przeciętna historia letnia, właśnie o nastolatce, która gdzieś tam jedzie na wakacje i przeżywa jakieś przygody. Klasyczna letnia historia, nic co zapada w pamięć, porywa, ale też nic co jakoś bardzo szkodzi na mózg. Natomiast niestety ja jestem czytelnikiem ponad 30-letnim i czepliwym, więc widzę po prostu pewne rzeczy, których może jako czytelniczka młodsza bym nie widziała. Zacznijmy od tego, jakie są plusy. Plusem, tak jak powiedziałam, jest przystępna fabuła, to, że to się czyta lekko, szybko, niczego ode mnie nie wymagało, było takim przyjemnym brzęczydłem w tle, miła wakacyjna historyjka. Drugim plusem jest charakterystyczny styl. Nie jestem pewna, czy on jest akurat adekwatny do bohaterów, dlatego że no, nie wiem, czy bohaterowie w wieku 15 lat tak mówią, czy to jest takie bardzo realistyczne, ale to jest styl, który ja bym określiła jako amerykański. Nie wiem, jak Wam to wyjaśnić, bo to jest bardziej odczucie niż coś mierzalnego, ale dla mnie nie było w tym takiego polskiego cringe'u amatora, który próbuje pisać o realiach amerykańskich. Gdybyście mi powiedzieli, że to jest przetłumaczony tekst amerykańskiej autorki czy autora, to bym w to uwierzyła. Gdybyście mi powiedzieli, że napisała to dziewczyna, to bym w to uwierzyła, bo cała książka jest z perspektywy dziewczyny, a jednak Sławkowi udało się fajnie wejść w te buty dziewczyny i w sposób myślenia. Więc to jest fajne, to jest nastoletnie. To jest bardzo młodzieżowe. Trochę mi tutaj zgrzytało właśnie niedostosowanie momentami języka do tych bohaterów, że oni mówią tak troszkę zbyt książkowo, a zbyt mało realistycznie i na pewno w redakcji, po pierwsze trzeba by tam było trochę posprzątać redakcyjnie, konstrukcja zdań i tak dalej, ale po drugie usunęłabym wulgaryzmy, bo one nam nie były w ogóle potrzebne. Ale generalnie da się to czytać. Ja nie miałam poczucia zażenowania, nie miałam poczucia właśnie takiego polskiego cringe'u, który czuję nieraz przy polskich debiutantach, że to jest taki znowu niemierzalny, ale taki charakterystyczny sposób konstruowania i fabuły, i bohaterów, i wprowadzania pewnych rozwiązań, i opisów, to po prostu jest momentami bardzo wyczuwalne. Tutaj tego aż tak nie czułam. Były pewne takie kliszowe elementy z tej konstrukcji takiej właśnie debiutanckiej, ale nie bolało to, zwłaszcza jak pomyślałam o tym, do kogo książka jest kierowana. I jednak kierowana jest do tych młodszych czytelników. I to by było na tyle z plusów. Teraz się zaczynają trzy duże minusy, które mam i one dotyczą fabuły, więc jeżeli planujecie czytać, nie będę spoilerować, ale będę wspominać o pewnych rozwiązaniach fabularnych. Otóż minus numer jeden to jest mało skautowości w tym obozie skautowskim. Akcja dzieje się w ciągu 18 dni, a ja miałam wrażenie, że to jest 18-dniowa impreza bardziej, 18-dniowe spotkanie towarzyskie, niż zorganizowany obóz skautowski, nad którym czuwają opiekunowie, jakaś kadra. Miałam wrażenie, że ci bohaterowie, okej, spotykają się po jakichś zajęciach, coś tam wzmiankują o jakimś tam rozpalaniu ogniska, o jakichś umiejętnościach itd., ale wiecie,
wiecie, to było takie bardziej na zasadzie motywu parasolowego nad całą tą fabułą, niż konkretnymi opisami czynności, które dzieją się na tym obozie. Ale to jest najmniejszy z minusów. Większym dla mnie, zważywszy szczególnie na grupę docelową, do której książka jest skierowana, jest to, ile się pojawia wzmianek o alkoholu i innego rodzaju używkach na przestrzeni całej fabuły, czyli tych 18 dni tego obozu i jak bardzo mi to nie rezonuje z obrazkiem harcerza czy skauta. Tam bohaterowie, ktoś jest zjarany, ktoś gra w rozbieranego pokera, ktoś wypija butelkę wina i jest wzmianka o tym, że rok temu, czyli bohaterka miała 14 lat, rok temu to się upijałam rozwodnioną margaritą, a dzisiaj wypijam pół butelki wina i jest okej. I wiecie, ja rozumiem, że dzisiaj czasy są inne niż wtedy, kiedy ja miałam 15 lat i że dzisiaj ten alkohol jest bardziej może obecny w życiu niektórych nastolatków, ale nadal nie wydaje mi się, żeby w książkach dla młodzieży było miejsce na normalizowanie tego w ten sposób. Jednak powinno być pokazanie jakichś konsekwencji, a nie tego, że bohaterowie na przykład mają pełnić nocną wartę, a wypijają butelkę wina na dwie osoby, nie idą na obchód, który jest ich obowiązkiem, czyli zawalają jakąś część swoich zadań, tak? I nie mają w związku z tym żadnych konsekwencji. Nie ma żadnych osób dorosłych, żadnych opiekunów, żadnych jakichś starszych, którzy mogliby ich doprowadzić do pionu i wyegzekwować pewne zachowania, tylko to jest taka właśnie niekończąca się impreza, niekończący się luz, ktoś jest zjarany, ktoś właśnie gra w pokera, ktoś nawiązuje cały czas do tej nagości i tak dalej. Nie podobało mi się to, w jakim wieku są bohaterowie w stosunku do zachowań, które są pokazywane w książce i może normalizowane. Gdyby ci bohaterowie mieli rok czy dwa więcej, mieli te 16-17 lat, nie zgrzytałoby mi to tak bardzo, jak wspominanie o tym, że bohaterowie mają 15 lat i z drugiej strony właśnie tu imprezka, tu coś tam, tu wino, tu jakieś palenie czegoś i tak dalej. To mi bardzo zgrzytało. I trzeci element, który mi bardzo zgrzytał i który traktuję w tej książce jako minus, to jest wrzucenie na siłę wątku queerowego. Mówię na siłę, dlatego że on w tej książce i tak już jest. Była reprezentacja, był wątek szerzej rozbudowany, związany z pewnymi bohaterami, ale pojawia się pod koniec książki jeszcze jeden, to jest wątek związany z przyjaciółką tej głównej bohaterki. Pojawia się jeszcze jeden wątek, który jest niezaopiekowany, nierozwinięty, który jest albo mógłby być takim argumentem, takim orężem w ręku osób, które mówią o tym, że takie wątki są wrzucane do literatury na siłę tylko po to, żeby były. Ten element był tutaj tylko po to, żeby zaistniał, miałam wrażenie, żeby pojawił się ten element kwestionowania, ale w ogóle niepotrzebnie, bo bardziej integralną, taką naturalną częścią fabuły byli już inni bohaterowie ze swoim wątkiem, który był od początku rozpisany, rozbudowany i przemyślany na taki wątek w tej książce. Natomiast to, co się na końcu wydarzyło z tymi przyjaciółkami, w ogóle do mnie nie przemówiło, bardzo mnie zirytowało, bo w pewnym momencie, jak zaczęły się rozważania w tym kierunku, to przez to, że ja tym się zirytowałam, to zaczęłam zauważać też, jak bardzo irytują mnie inne, pomniejsze wątki. Więc ten element, gdybym tutaj to redagowała, to ten element poszedłby do kosza, bo nie był po prostu potrzebny. Nic nie wnosił, nic nie dawał. I ja wiem, że nie zawsze reprezentacja queerowa w książkach ma coś wnosić, tylko ma po prostu być, ale tutaj to był taki token gay. Jakby token gay, on się tam musi pojawić, jakiś taki element, podczas gdy tą dobrą rolę takiej reprezentacji spełniali już inni bohaterowie. Więc to absolutnie posłałabym do kosza. Ale to jest jeden wątek, więc całej książki z tej perspektywy nie posyłałabym do kosza. Myślę, że gdyby troszkę zmniejszyć ilość wulgaryzmów, uwspółcześnić ten język, umłodzieżowić go i może trochę zmniejszyć ekspozycję tego alkoholu i innych używek, albo wzmocnić postacie dorosłe i pokazać jakieś konsekwencje właśnie tego zawalania swoich obowiązków i tak dalej, no i wyprostować ten queerowy wątek na końcu, to by była naprawdę solidna książka. Może nie dla marudnych trzydziestek, czyli dla mnie, tylko dla tej grupy, do której de facto książka jest kierowana, czyli tych 14-15-latków, bo to jest naprawdę fajna, przyjemna, wakacyjna, lekka książka. Więc drobne poprawki i myślę, że byłoby jeszcze lepiej. Teraz jest po prostu przyzwoicie.
No i bilans dzisiejszego odcinka jest bardzo wyrównany. Mamy jedną książkę, która zupełnie nie przypadła mi do gustu, jedną, która była w porządku, ale nie była porywająca i jedną, która podbiła moje serce. Jeżeli czytaliście któryś z tych tytułów, to dajcie koniecznie znać, jakie były Wasze wrażenia. A jeżeli podoba Wam się ta seria, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czyją teraz książkę powinnam przetestować. Kto jeszcze z tego influencerskiego świadka coś napisał, na co warto byłoby zwrócić uwagę. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, znajdziecie go tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!